Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym TechNewsie. Dzisiaj sprawa ważna, ponieważ AMD podnosi ceny swoich kart graficznych i pewnie pomyślicie sobie, co, przecież już i tak są wysokie, to sobie podniosą. Dobra, więc porozmawiamy sobie właśnie, jak to mniej więcej wygląda. To, że oni podniosą o tam kilka procent, jak to wpłynie na klienta końcowego, no i ogólnie o całym tym rynku, chociaż było o tym już dużo na moim kanale. No ale jednak temat jest gorący i póki będzie gorący, będziemy o tym rozmawiać. Dzisiaj lekkie spóźnienie, za co Was przepraszam, ponieważ tak, przeszłem na jedenastkę. Troszeczkę się z tym broniłem, z tego względu, że no, moja maszyna musi być stabilna. Przede wszystkim całe przejście na jedenastkę troszeczkę trwa, w moim przypadku zasetapowanie wszystkiego od nowa. Nie mam drugiego urządzenia, przynajmniej jeszcze. Mam nadzieję, że wkrótce będę miał drugie urządzenie, na którym będę mógł na przykład tu sobie tego nawet cały dzień z nim działać i nie bać się o to, że nie będę miał na czym zmontować filmu. Więc stąd spóźnienie, bo to był wymuszona instalacja systemu, wymuszona reinstalka, zupełnie wysypała mi się premierka, mogłem ją reinstalować, czyścić cache, wszystko i nie chciała działać, dlatego stwierdziłem, że reinstalka to, co działa najlepiej, no i weszła nieźle. To po pierwsze, a po drugie bardzo Wam dziękuję za to, że mogłem się pojawić na karcie na czasie na YouTubie. To jest mega wyróżnienie. Zostałem, jak klikniecie odkrywaj na YouTubie, to na samej górze wyświetla Wam się Technokrata. Tak będzie jeszcze przez 24 godziny. Jestem jedynym twórcą, który się tam wyświetla na całym polskim YouTubie, więc wow, głowa mała. Naprawdę, no z tych wszystkich kanałów, których jest naprawdę setki, jeżeli nie tysiące, tych, które mają po miliony subów, ja akurat się tam wyświetlam. Co prawda tylko przez dobę. Nie wiem, kto tam zagląda i jak często, ale już trochę subów przybyło, więc dziękuję wszystkim tym, którzy zostawiają subskrypcję i dzięki Wam, którzy regularnie oglądacie moje filmy, właśnie tam mogłem się pojawić. No naprawdę bardzo Wam za to dziękuję, bo to wszystko dzięki Wam. Co dokładnie to oznacza, że tam się pojawiłem? Nie wiem, na pewno zostałem zauważony wśród tysięcy twórców i dlatego się tam wyświetliłem przez algorytm Google'a, więc to też już jakieś wyróżnienie jest, aby go nie było, gdyby nie Wy. A teraz przechodzę do tematu odcinka, bo już widzę, komentarze się piszą, chłopie, przestań o te suby, przestań, albo dobra, 2 minuty 30 sekund przechodzi do tematu, a więc 2 minuty 30 sekund przechodzę do tematu. Informacje, świat obiegła informacja, że AMD dźwiga o 10% swoim kontrahentom ceny na swoje GPU, czyli wiecie, oni płacą hajs TSMC, TSMC dla nich klepie te karty graficzne i oni te karty graficzne, już procesory graficzne, sprzedają dalej do podwykonawców Asusów, MSI-ów, Gigabajtów i tak dalej. No i będą teraz to sprzedawać drożej. Cykl jakby całego życia, czy całego produkcji produktu wygląda tak, że każdy gdzieś po drodze narzuca swoją marżę. I pierwsza jako marżę pobiera TSMC. Wynika jakby podniesienie cen przez AMD nie jest ich, widzimisię, takim do końca, ale już jakiś czas temu, chyba to było z 3-4 miesiące temu, robiłem dla Was odcinek, gdzie mówiłem, że TSMC dźwiga ceny za wafel krzemowy. No i cóż, dźwignęło. Teraz kończy się to tym, gdzieś tam w październiku jeszcze AMD dźwigało o 9% swojej ceny, teraz dźwigało kolejne 10%, tłumacząc właśnie to tym, że to przez zmianę cen TSMC i jest to jak najbardziej możliwe. Więc TSMC dźwignęło ceny, teraz AMD dźwiga ceny, podwykonawcy dźwigną ceny i wyobraźcie sobie, że to nie jest tak, że oni dźwigają te ceny o 10%, mówi się, że od 10 do 40 dolarów wzrośnie cena za taki układ u AMD, jak kontrahent to kupuje, nie? Wzrośnie cena, nie, że on tyle będzie kosztował, ale o tyle będzie więcej kosztował. W związku z tym, taki kontrahent, kupując taką część drożej, o jakąś sumę, do tej sumy, o którą kupuje drożej, jeszcze dołoży coś od siebie. A rosną ceny, no to my też zwiększmy te ceny. Potem koniec końców oczywiście taki wzrost ceny kończy się wzrostem kosztu samej karty graficznej i taka karta graficzna wyjeżdża droższa z fabryki kart graficznych i trafia do dystrybutora globalnego, takiego wielkiego molocha, który na tysiące kupuje karty graficzne, ponieważ nasze sklepy lokalne, jak i X.com, Morele,
One nie kupują nawet bezpośrednio w Azji, nie? Większość osób jakby nie zdaje sobie z tego sprawy, że sklepy u nas nie kupują gdzieś tam z fabryki MSI w Azji kart graficznych. O nie, nie, nie. One nawet nie kupują od tych dużych, globalnych dystrybutorów, kupują od lokalnych. W Polsce jest takich dystrybutorów kilka, jest ABC Data, jest Alten, Also, coś takiego. Jest kilka takich, wszystkie są o dziwo mniej więcej na A. Ja ich dokładnie nie znam, ale to są właśnie ci importerzy. Actina chyba jako firma należy do takiego importera, tylko nie pamiętam do którego konkretnie. I to są importerzy, którzy kupują u importerów globalnych, ale często nawet nie u globalnych w Azji, tylko u na przykład jakiegoś jeszcze większego takiego lokalnego, czyli europejskiego dystrybutora z Niemiec na przykład, nie? Więc X.com kupuje u krajowego dystrybutora, krajowy dystrybutor u europejskiego, a Europejczycy kupują w Azji. I teraz wyobraźcie sobie, że w tym całym wężyku zakupów każdy do tej ceny coś dokłada. Nie żeby wyjść na zero o tą podwyżkę, tylko żeby wyjść no troszeczkę na plus. Więc koniec końców, oprócz tego, no i wiadomo w sklepach jak wyglądają ceny, no bo przecież mamy problem z dostępnością, dlatego tak wyglądają ceny. Ceny są coraz gorsze i idą znowu w górę. Jesteśmy jeszcze przed rekordami, jakie miały miejsce w maju. Na razie tak będzie. Okres świąteczny jakby nawet w tym optymistycznym scenariuszu, który przewidywałem gdzieś tam na początku roku, jeszcze w przyszłym roku, gdzie mówiłem Wam, że będą obniżki cen w wakacje, to też mówiłem, że jeżeli będą obniżki cen w wakacje, to na pewno, jeżeli ceny nie spadną do października, to później już nie spadną, bo zaczyna się okres świąteczny. Więc możecie, nawet nie pamiętam już w jakich filmach to było, ale możecie zobaczyć, że właśnie jeżeli już nie spadną do października, to później mówiłem, że już na pewno nie spadną, a wręcz wzrosną, bo idą święta, więc abstrahując od sytuacji z kartami graficznymi spowodowanej przez górników, pojawi się problem, który jest zwyczajnie my wszyscy, nie? My wszyscy jesteśmy problemem, oczywiście nie jesteśmy tutaj, znaczy nie jesteśmy problemem, nie? Ale jesteśmy sami dla siebie nawzajem jako klienci problemem, bo każdy z nas chciałby kupić, jeżeli ceny by spadły, my kupujemy, przez to ceny rosną, bla, 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 bla. Jak to do końca jest? Oczywiście powiem Wam szczerze, coraz sceptyczniej na to patrzę. Jako zawsze miałem daleko do takich daleko idących wniosków niepopartych faktycznymi danymi, tylko że mam wrażenie, jako ja ze swojego stanowiska, takich danych nigdy, takich faktycznych nie będę miał. Bo wiemy, że AMD dźwiga o 10%. Nie wiemy, czy na przykład Nvidia jakkolwiek przez ten cały okres zmieniła swoją cenę, ale skoro dochodzą nas głosy, że AMD dźwiga o 10%, to i nie dochodzą na nas jednocześnie głosy, że Nvidia zmieniła jakkolwiek, to znaczy, że Nvidia cały czas klepie te karty w takiej samej cenie. I właśnie nie zdziwiłbym się, jakby tak było. Dlaczego? Podpisali kontrakt na ileś tam sztuk, czy na jakiś okres produkcyjny z Samsungiem. Samsung walnął podpis, powiedział git, za taką kasę Wam to wyprodukujemy. Więc za taką kasę produkuje to dla Nvidia. Nvidia być może nie podnosi cen kart, aczkolwiek tutaj no, zastanawiam się, czy tak nie do końca podnosi, bo rekordowe zyski generują i pytanie, czy generują te rekordowe zyski z rekordowej ilości sprzedanych sztuk, czy być może marża też wzrasta. Marża wzrosła, to jakby też wynika z tych raportów finansowych, natomiast nie wzrosła jakoś spektakularnie. To nie jest tak, że, bo wiecie, na wynikach finansowych, czy to AMD, czy Nvidia, czy Intel, czy jeszcze inne firmy, które prezentują swoje wyniki finansowe, pokazują przychód oraz dochód, czyli no, ile tak naprawdę zarobili na czysto. I tam jest jednocześnie marża na produktach. Ile wynosi procent, czyli wiecie, różnica pomiędzy kosztem wyprodukowania a sprzedażą, to jest ta marża, którą oni sobie narzucają. I ta marża nie wzrosła o tyle, o ile wzrosły ceny kart graficznych. To nie jest tak, że teraz marża na kartach graficznych AMD, Nvidia jest 200%, czy 100%, czy nawet 50%. Nadal oni się, jeżeli chodzi o marżę, kręcą w okolicach 20-30% na całości swoich produktów.
W związku z tym te ceny no jednak są gdzieś tam po drodze bardzo mocno windowane i każdy jakoś tą swoją marżę jak narzuci większą nawet o 5%, a już Wam wcześniej powiedziałem ile jest tych rzeczy w łańcuchu, kończy się to marżą dla klienta kosmiczną, a sklep już trzymając taką kartę na magazynie, tam to w ogóle się dzieją cuda z marżą, no bo przecież skoro mamy chętnych, no to dźwigamy w nieskończoność. To trochę jak ceny noclegów w Zakopanem, nie? Sky is the limit, albo nad morzem, o, albo nad morzem, to w ogóle tak samo to rośnie, nie? Jakby póki ludzie płacą, ceny idą w górę. Ktoś się pyta, jaki sens jechać gdziekolwiek w Polsce na wakacje, skoro taniej polecę sobie na Malediwy. No, ale ludzie tyle płacą, nie? No więc tak samo wygląda to z kartami graficznymi i tak to jeszcze będzie wyglądać. Czy faktycznie jest to niższy faktycznie ilość kart graficznych na rynku? Nie sądzę. Tak jak mówię, z wszystkich raportów wynika, że kart w historii jest najwięcej na rynku. Czy jest to spowodowane tylko i wyłącznie górnikami? Nie. To nie jest na pewno spowodowane tylko i wyłącznie kryzysem kryptowalut. To jest bardzo wiele czynników, w tym wydaje mi się, że jest oczywiście znaczący czynnik chęci zysku. Każdy gdzieś chce zarobić, a nie ukrywajmy, taka sytuacja jak ma miejsce teraz od prawie że 2 lat, nieczęsto producentom, dystrybutorom i sklepom się trafia, żeby wywindować marżę w imię jakiegoś kryzysu i przez to zarobić więcej. Po prostu złote żniwa i my troszeczkę musimy się chyba uzbroić na jakiś czas w cierpliwość. Wydaje mi się, że niestety aż do 2023 roku ta cierpliwość będzie musiała u nas być wystarczająca. No i cóż, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Oczywiście wszystkie informacje będę Wam donosił o jakichkolwiek zmianach, jakichkolwiek planach producentów i tak dalej. Co mogę Wam radzić, jeżeli chodzi? No wiadomo, są takie sytuacje, że chcemy kupić komputer, że polujemy na te karty i takich rzeczy doradzam. Polujcie na lepsze ceny. Jeżeli macie pieniądze, kupujcie po zawyżonych cenach. Jeżeli wiecie, dzięki się Wam zgadzają na koncie, no to why not? Możecie kupić, przecież nikt Wam tego nie zabroni. Chyba, że nie wiem, w imię jakiejś tam idei, w imię której nie chcecie wspierać tego chorego rynku, no możecie tego nie robić, nie? Tylko, że rynek się powoli robi troszeczkę chory pod każdym aspektem. Samochody drożeją, materiały budowlane drożeją, nie? No więc teoretycznie możemy się zabunkrować w domu i nic nie kupować i to też jest jakieś wyjście, nie wiem, nakupić złota, chociaż ostatnio też spadło z tego, co widziałem i przetrzymać i to inflację i wszystko. Można, ale no nie zawsze to jest jedyne wyjście. Trzeba troszeczkę równoważyć to wszystko. Jak ktoś ma dobry internet, to ja doradzam usługi chmurowe. Jak ktoś ma starszy sprzęt, doradzam jeszcze dać z nim rady. Najgorzej mają wszyscy ci, którzy no na przykład utknęli bez karty graficznej z jakiegoś powodu. Ja też swojego czasu miałem taki, naprawdę miałem stres. I gdyby tutaj nie pomoc, o ludzi, o których mówiłem na unboxingu mojego Asusa, to też by mi się mocno palił grunt pod nogami, bo buduję komp dla Was, gdzie rzucam dla Was kartę graficzną swoją i no, musiałbym kupić po bardzo zawyżonej cenie, a to troszeczkę nie w smak jednak i nie chodzi tylko o kwestię zawyżonej ceny, co boli, ale ogólnie o dostęp funduszy, więc Tak to bywa i też stałem w takim rozkroku, więc Was rozumiem. Sprzedałem swojego RTX 2070 i potem nie wyczułem dobrego momentu, chociaż sam go przewidywałem, sam powiedziałem, że w wakacje będą lepsze ceny i od razu jak się te ceny pojawiły w lipcu, to przegapiłem, to nie kupiłem 3070 za 3,5 tysiąca. Przeczekałem, przedobrzyłem i za 3,5 tysiąca musiałem się zadowolić 3060 Ti, którą bardzo lubię. No ale jednak nie jest to 3070 Ti. Więc cóż, doradzam na razie czekać. Czyli wiecie, jak jest takie akcje, mają 5 wskaźników. Jest mocno kupuj, trzymaj, sprzedaj, mocno sprzedaj. To ja bym to zrobił tak. Mocno kupuj, mocno nie kupuj. Potem jest kupuj, nie kupuj,
i na środku rób co chcesz, bo sytuacja jest taka nie wiadomo co, to jednak wskaźnik tutaj w moim przypadku mam wrażenie, że wychyla się w kwestii, w kierunku nie kupuj. Nie jest jeszcze mocno nie kupuj, bo były gorsze ceny w historii i mogą one jeszcze nastąpić, ale nie kupuj. Ja bym tu postawił na nie kupuj z taką wahającą się na środek rób co chcesz. Na pewno do kupuj i mocno kupuj nam jeszcze brakuje sporo. Wydaje mi się, że przechyli się w tą stronę dopiero znowu w wakacje 2022. Tam znowu zobaczymy lepsze ceny, tak mi się wydaje. I później znowu będą gorsze po wakacjach i dopiero 2023 to będzie już taka pełna odwilż. Oczywiście to jest wróżenie z fusów, jak się sprawdzi, zobaczymy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję wszystkim tym, którzy pooglądali do końca, no bo wiadomo, tyle mojego gadania nie jest łatwo. Dziękuję, że jesteście często codziennie i oglądacie mnie, chociaż się spóźniam ostatnio coraz częściej z tymi filmami. Mam nadzieję, że w końcu się ogarnę i będą wlatywać o właściwej porze. Więc cóż, przychodzi mi tylko podziękować, że jesteście. Zaprosić na jutro, życzyć miłego wieczoru, nocy i dnia, kiedykolwiek to oglądacie. Wszystkim tym, którzy mają już suba, bardzo podziękować, a którzy jeszcze nie mają, poprosić o zostawienie suba. Łapki w górę, bo to też robi robotę, komentarza. Bardzo Wam za to dziękuję. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia. A, jeszcze mam coś dla Was. W ogóle wrzucę to na początek filmu. To może być chyba, albo nie, nie wrzucę tego na początek filmu. Taki bonus dla tych, którzy pooglądali do końca, więc napiszcie fotel w komentarzu, jak ktoś obejrzał do tego momentu. Chociaż będzie ciężko, bo już po pożegnaniach to pewnie większość z Was wyłącza. Ale to jestem ciekawy jeszcze, kto po pożegnaniu przetrwał. Napiszcie fotel w komentarzu. Na Instagramie możecie zobaczyć, jakie cudo do mnie przyszło, bo to może być jeden z odcinków ostatnich na stojąco. Kiedy może być następny na siedząco, tego nie wiem. Ale dlaczego? No to zobaczycie na Instagramie, co może sprawić, że będzie następny odcinek na siedząco. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!